Naukowcy z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego od wielu lat zajmują się praktycznym zastosowaniem ultradźwięków. To tu, w jedynym laboratorium tego typu w Polsce, opracowuje się, projektuje i wdraża do przemysłu śmiałe, a często unikalne na skalę światową projekty. Technologie ultradźwiękowe można zastosować niemal w każdej dziedzinie procesów przemysłowych. Łączą oszczędność z poszanowaniem środowiska. Wykorzystanie dźwięków o bardzo wysokich częstotliwościach nie niszczy przyrody. Jest energooszczędne, skutkuje zwiększeniem wydajności i jakości, a przy tym pozwala na znaczne ograniczenie odpadów. Wśród opracowanych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym aplikacji dla technologii ultradźwiękowych są m.in. technologie zgrzewania tworzyw sztucznych na zgrzewarkach standardowych, technologie łączenia listew PVC z siatką z włókna szklanego. Zastosowanie metody ultradźwiękowej w łączeniu listew ma wiele cech proekologicznych, w tym w porównaniu z klejeniem tradycyjnym jest brak szkodliwych związków chemicznych, a w porównaniu z klejeniem termicznym jest znaczna oszczędność energii. Ponadto ta technologia ta jest szybsza i nie generuje odpadów. Ultradźwięki pozwalają też na jednoczesne zgrzewanie i odcinanie w cyklu ciągłym wielowarstwowych włóknin z tworzyw sztucznych, co korzystnie wpływa na procesy produkcji m.in. masek przeciwpyłowych, tamponów kosmetycznych, dodatków krawieckich takich jak usztywniacze i przyjazne w dotyku wypełniacze. Reaktory ultradźwiękowe mają swój wkład również w procesy rozdrabniania pulpy owocowej, starzenia wina, niszczenia grzybów i pleśni w silosach zbożowych. Pomagają emulgować trudnomieszalne ciecze, a także mają zastosowanie w produkcji nadprzewodników. Innym przykładem są częstotliwości 30 kHz z zestawem takim kompletnym do zgrzewania folii miedzianej z rurą miedzianą, wykorzystywane do budowy paneli słonecznych, czyli pozyskiwanie energii z innych źródeł niż z węgla i energii atomowej. Szereg spośród opracowanych przez Instytut Tele- i Radiotechniczny rozwiązań zostało opatentowanych. Inżynierowie i naukowcy z Warszawy mają na koncie rozwiązania umożliwiające precyzyjne sterowanie mocą i samym procesem w procesie zgrzewania ultradźwiękowego. Opracowali również autorskie sposoby ciągłego zgrzewania ultradźwiękowego z użyciem drgań radialnych i jednoczesnego cięcia i zgrzewania. Każdy z ultradźwiękowych zestawów drgających zasilany jest oddzielnym generatorem mocy, który jest unikalnym na skalę światową, opracowanym w Instytucie sercem urządzenia. Generator Sonic Blaster ma programowalną charakterystykę zgrzewania z cyfrową analizą sygnałów i wizualizacją parametrów procesu. Naukowcy z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego opracowali specjalne algorytmy dostrajania generatora do częstotliwości rezonansowej, które dzięki stabilizacji dostarczanej mocy czynnej minimalizują ryzyko uszkodzenia zestawu drgającego. Jednocześnie zapewniają maksymalną wydajność pracy. Generator Sonic Blaster osiąga moc maksymalną 3500 W przy częstotliwości znamionowej 20 kHz. Operator procesu ma dostępne 3 tryby pracy. Według krzywej zgrzewania, zadanej energii, czasu, może też wybierać pracę ciągłą. Te niezwykle szerokie możliwości ustawcze zapewniają pełną optymalizację procesu zgrzewania wszystkich, nawet trudno zgrzewalnych materiałów. Sonic Blaster, opracowany i wykonany całkowicie w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, może konkurować z podobnymi produktami na świecie. Spośród wielu zgromadzonych nagród naukowcy najbardziej dumni są z prestiżowego złotego medalu, otrzymanego na międzynarodowych targach wynalazczości, badań naukowych i nowych technik Brussels Innova.